Dzień dobry. Słuchacie podcastu Rwetes z rewersem w tle, podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, w którym rozmawiamy o czytaniu, o książkach, o akcjach prowadzonych przez bibliotekę, czyli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, co robimy i jak robimy, by działo się właśnie tak, jak się dzieje. Ja nazywam się Kalina Romankiewicz i jestem pracownikiem Zabrzańskiej Biblioteki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, ale w trochę innej odsłonie. Porozmawiam z Małgorzatą Arendarczyk, kierownikiem filii numer 12, o książce mówionej, czyli popularnie mówiąc o audiobookach, które możecie u nas wypożyczyć. Zapraszam. Na chwilę obecną mamy w swoim zbiorze ponad 3000 tytułów. Co chwilę pojawiają się nowości, zarówno te, które dopiero co weszły na rynek, jak i te, o które pytają i proszą nasi czytelnicy. Pod kątem dostępu ich wypożyczenie nie różni się od przyjścia do filii, w której dostępne są papierowe wersje książek. Co znajdziemy w naszych zbiorach audiobooków? Nie dość, że gatunkowo różne, to i dla różnych grup, bo jeżeli dobrze się orientuję, to nawet i dla dzieciaków coś znajdziemy. Dzieci popularno-naukowa, beletrystyka, biografie, reportaże, fantastyka, sensacja, kryminał, horror. Czyli tak naprawdę znajdziemy wszystko. Klasyczna biblioteka pełna dźwięków, można powiedzieć. Biblioteka z audiobookami wygląda tak samo jak biblioteka, w której mamy wydania papierowe. Tylko zajmuje mniej miejsca. Mniej miejsca i to jest, jak pożyczano kasety, to była literatura ciężka przez czytelników nazywana, ponieważ przyjeżdżali z plecakami, a obecnie 5 audiobooków do damskiej torebki się zmieści. A z 5 książkami już jest problem. Zgadza się. A jest u nas zainteresowanie audiobookami? Przychodzą ludzie, wypożyczają, korzystają z właśnie naszych książek mówionych? Korzystają na zasadzie dokończenia książki albo kontynuacji serii. Tłumaczą dlaczego? Na przykład książka jest zarezerwowana przez innego czytelnika i to służy jako kontynuacja albo powtórzenie, tylko w innej wersji, żeby sobie wyobrazić, bo czytanie audiobooka pobudza wyobraźnię. A są takie osoby, które na przykład zdecydowanie bardziej wolą tą wersję mówioną od wersji pisanej? Główny zamysł powstania bibliotek z książką mówioną, czyli biblioteką pełną dźwięków, jest dostępność dla osób słabowidzących, niewidomych, ale również przez osoby widzące są audiobooki czytane. Tutaj mówiłyśmy o różnych gatunkach, a ja bym jeszcze właśnie do tej najmłodszej grupy, bo też coś znajdą dla siebie. Od bajeczek, usypianek po lektury, literatura młodzieżowa, dziecięca jest dostępna. Jak zastąpić, bo na przykład czasami w szkołach jest tak, że nauczyciel wymaga od uczniów na przykład, żeby coś zaznaczyli, żeby gdzieś coś zapamiętali, ale ten audiobook tej możliwości nie daje, ale z drugiej strony przy zabieganiu, tak to nazwijmy, dzieciaków, te audiobooki chyba lepiej, żeby odsłuchały audiobooka niż w ogóle nie przeczytały lektury. Audiobook pozwala zapoznać się z lekturą, ponieważ dziecko nie ma możliwości podejrzenia, ile mu stron zostało. Przyswaja łatwiej trudne słowa, które są staropolszczyzną pisane lektury, łatwiej im zrozumieć i też szybciej. Tutaj fajną rzecz powiedziałaś, że właśnie nie wiedzą, ile im zostało do końca, bo czasami jak weźmiemy cegłę, nazwijmy to, do ręki i widzimy, o Jezus Maria, ile stron, nie przeczytamy tego, a tutaj tego nie widzą, więc po prostu leci. Tak. Jeżeli chodzi o książki pisane, to zauważamy w naszej bibliotece, że najczęściej chodzą kryminały, chodzi literatura kobieca jest wypożyczana. Czy takimi samymi zasadami kierują się czytelnicy wypożyczający książkę mówioną? Kwestią decyzyjną w wyborze audiobooków w przypadku książek czytanych jest lektor, nie autor, nie tytuł, nie popularna seria. To w takim razie nie powinnyśmy zrobić przetasowania i przeorganizowania naszej filii i zamiast gatunkami i autorami segregować
lektorem? Byłoby to przez czytelników mile widziane, szczególnie audiobooki czytane przez Leszka Teleszyńskiego czy pana Gosztyłę. W przypadku audiobooków czytanych przez kobiety są mniej popularne, ponieważ tembr głosu męski jest niższy i przyjemniejszy dla ucha. Chociaż są dwa wyjątki. Pan Jan Peszek krzyczy, czytając audiobooki, i to jest pewien mankament. Ale zaś jakby Leszek Teleszyński czytał książkę telefoniczną, to też by można było słuchać, słuchać i słuchać. Czyli mamy czytelników takich, którzy przychodzą i mówią, że na przykład spodobała im się fabuła, ale nie są w stanie dosłuchać do końca. Zgadza się. Niektóre głosy lektorów powodują to, że skupienie na audiobooku gdzieś ucieka. Czytelnik przesłuchał kilka godzin audiobooka, ale zupełnie nic z niego nie wyniósł. Również mankamentem audiobooków jest to, że jak czyta autor, ponieważ on w tembrze głosu oddaje swoje emocje. Czasami zdarza się, że sytuacja, jeśli się wsłuchamy w książkę, usłyszymy każdy wdech, każde przewrócenie kartki, każdą przerwę. I to przeszkadza. Przeszkadza. Kto korzysta z naszej filii numer 12? Kto jest jej czytelnikiem? Każdy czytelnik będący zapisany do biblioteki korzysta z audiobooków, jeśli o nich wie. To właśnie między innymi dlatego dzisiaj rozmawiamy, żeby przypomnieć o tym albo poinformować właśnie tych, którzy nie wiedzą, że taki zbiór również u nas jest. To ja bym w tym momencie przeszła do tej rzeczy najbardziej praktycznej, czyli jak wygląda wypożyczenie takiego audiobooka? Wypożyczamy 5 audiobooków na okres 4 tygodni z możliwością prolongaty. Do przesłuchania audiobooka potrzebujemy odtwarzacz Discmana, DVD, laptop z kieszonką na płytę CD. Audiobooki są nagrane w formacie MP3, więc urządzenia starszej generacji niestety nie odtworzą i to jest pewien mankament. Ale możemy też również zapakować do auta. Do odtwarzacza w samochodzie. Mamy czytelników, którzy często po przyjeździe z pracy jeszcze dosłuchują w samochodzie audiobooka, żeby go skończyć. Przyznam się, że mi też się czasami zdarzało, jak zobaczyłam, że na przykład do końca rozdziału mam 2 minuty, dobra, to jeszcze dosłucham, stojąc już przed domem, czekałam, żeby lektor skończył czytać rozdział. Chociażby właśnie dlatego, że jeszcze jest ta część interesująca, że człowiek jest ciekawy, co będzie dalej. Tutaj mówiliśmy o tych czytelnikach, którzy wymiennie stosują pisaną i czytaną książkę, ale właśnie głównym zamysłem jest też możliwość udostępnienia książek osobom niewidomym bądź słabowidzącym. Zgadza się. I takie osoby też z naszej filii korzystają. Zgadza się. Audiobooki od 2011 roku zdominowały rynek i czytelnicy musieli zmienić swoje przyzwyczajenia z kaset, gdzie kaseta była podzielona na 30 minut na stronę, do pełnej wersji, która trwa czasami 50 parę godzin. I tak z czasem nabywania i rynek wydawniczy wydaje lustrzane. Książkę papierową, audiobooka oraz książkę w e-booku. Wracając jeszcze do tego wypożyczenia, tutaj mówimy, że no każda osoba, która jest naszym czytelnikiem, może takiego audiobooka wypożyczyć, ale przychodzi tutaj do filii numer 12 przy Wyzwolenia 2, ale filia jest czynna tylko 2 dni w tygodniu, ale to czytelnika nie ogranicza. Nie ogranicza, ponieważ rezerwując, zamawiając książkę w systemie, w katalogu OPAK, może sobie wypożyczalnie popularnonaukowej odebrać zamówione audiobooki od 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Ale wiadomo, lepiej przyjść tak, żeby sobie móc, bo myślę, że z audiobookami jest podobnie jak z książką pisaną, czyli że też jeżeli nie mamy wybranego akurat konkretnie tytułu bądź autora i w tym momencie ciężko jest nam zarezerwować, to bardzo często jest tak, że chyba przychodzą i po tytułach, po okładkach, po działach, wybierają sobie książki. I po lektorach. Zgadza się. Oprócz beletrystyki mamy szeroko rozbudowany dział literatury popularno-naukowej. To też jest dobry sposób, żeby tego posłuchać, bo myślę, że łatwiej się przyswaja ten tekst słuchany, aniżeli czytany, jeżeli chodzi właśnie o literaturę popularno-naukową. Zdecydowanie tak.
mamy jakąś, nie chcę powiedzieć płytę, no, ale książkę mówioną albo autora, który cieszy się dużą popularnością? Może nie będziemy rozmawiać w takich kategoriach. Bardziej kwestią decyzyjną jest rodzaj audiobooka, bo są pełne wersje. Słuchowiska. Słuchowiska stanowią mniejszość, ale elementy dźwiękowe i czytane z podziałem na role dla czytelnika jednego są atrakcyjną formą, a dla drugiego dodatkowe dźwięki przeszkadzają w czytaniu książki. Ale słuchowiska też są zrobione na podstawie książek pisanych. Czy jest to coś, nowy twór, który wychodzi tylko i wyłącznie w formie audiobooka? Nie, słuchowisko jest nagrywane czasami z podziałem na role, na przykład na Narendrum Andrzeja Sapkowskiego albo do książki pani Chmielewskiej. W przypadku słuchowisk jest pełna książka z dodatkowymi elementami dźwiękowymi. Tutaj mówiłyśmy właśnie o tym, że to, kto czyta, w jaki sposób czyta, ma duże znaczenie. Część nazw jest już wspomniałaś. Czy zdarza się na przykład, że ktoś chce konkretny tytuł, ale później patrzy, o, czyta ten i ten, to super. Wyszukiwanie audiobooków można ustawić w katalogu poprzez lektora. Wpisując swojego ulubionego lektora i wyświetla nam się lista właśnie zbiorów, które są czytane przez konkretnego autora. Również też są rezygnacje z czytania audiobooka, który czyta akurat pani Kalicińska, to niechętnie są czytane. Ja powiem z własnego przykładu. Wysłuchałam książki, może nie jakiejś topowej, z górnej półki, ale książka w sposób, w jaki była przeczytana, trafiła po prostu idealnie lektorka, także nie potrafiłam się od książki oderwać. Po zakończeniu doszłam do wniosku, że wezmę kolejną książkę tej samej autorki, która już niestety czytana była przez kogoś innego. Próbowałam, starałam się, chciałam, nie dałam rady. Po 5 minutach stwierdziłam, że no niestety ewentualnie właśnie przerzucę się na wersję papierową, bo nie da się tego słowa słuchać właśnie w tym wykonaniu. Często są też takie głosy? Tak, są często takie głosy i odczucia czytelników, ale audiobooki mają też wedle zdania czytelników funkcję terapeutyczną. Dla osób, które mają problemy z zaśnięciem, słuchanie Artura Barcisia albo Wojciecha Mana, nieważne, że to jest Paddington, pozwala zasnąć. Zaś inni czytelnicy stosują audiobooki wobec piesków, zostawiają włączonego audiobooka, żeby coś gadało i piesek jest spokojny. Też dobre rozwiązanie. Czy nasi czytelnicy dzielą się tym, w jaki sposób najchętniej tych audiobooków słuchają, gdzie słuchają, czy jest to pełne skupienie i poświęcenie się w 100% właśnie książce, czy leci gdzieś w tle i przy okazji robi jakieś inne zajęcia? Audiobooki czytelnikom towarzyszą w pracach domowych, a szczególnie przy prasowaniu, przy spacerach po parku, uprawianiu sportu, bądź po prostu relaksowi. I tutaj znowu dodam z mojego przykładu, też bardzo dobrze sprawdzają się w dojazdach do pracy i powrotach z pracy. Zgadza się. To na koniec, jak zachęcić tych, którzy jeszcze po audiobooka nie sięgnęli, nie zetknęli się z nim, żeby spróbowali? Zapraszamy do naszej chwili książki mówionej po audiobooki. Owszem, nie każdy ma umiejętność skupienia uwagi, ale zawsze warto próbować. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z naszej filii numer 12 przy ulicy Wyzwolenia 2, to serdecznie zapraszamy, by spróbować. A w międzyczasie zapraszam Was na naszą stronę internetową i na Facebooka. Tam możecie znaleźć najważniejsze informacje o tym, co się u nas dzieje, co robimy, a nasze filie czekają na czytelników. I na koniec zostawię Was ze zdaniem, pytaniem Janusza Leona Wiśniewskiego z książki pod tytułem Zespoły Napięć. Czy wiesz, że wspólne czytanie książek na głos mocniej wiąże ludzi niż wspólne spłacanie kredytu? I na koniec zostawię Was ze zdaniem, pytaniem Janusza Leona Wiśniewskiego z książki pod tytułem Zespoły Napięć. Czy wiesz, że wspólne czytanie książek na głos mocniej wiąże ludzi niż wspólne spłacanie kredytu?